Nazywam się Katarzyna Bagińska, jestem radną gminy wiejskiej Żary i sołtysem Drożkowa, tejże samej gminy. No właśnie, proszę nam powiedzieć, jak to jest z tą aktywizacją kobiet? Czy kobiety chętnie udzielają się zawodowo, społecznie, czy nadal podstawową swoją rolę upatrują w funkcji żony i matki? Powiem tak, jeszcze jest wiele kobiet, które właśnie, że tak powiem, starają się być żonami i matkami, ale powoli zaczynamy je również wyciągać, żeby nam towarzyszyły. Pokazujemy, że to życie może być również łatwe, no bo pełniąc jakieś funkcje społeczne, czy udzielając się społecznie, nie ograniczamy się tylko do jednych rzeczy, że musimy pełnić funkcję społeczną, a już mama i żona zostaje na boku. Nie, że można pięknie to łączyć. Pokazujemy właśnie tym kobietom, że można wyjść z domu, być ważną również na zewnątrz, jak i w rodzinie. Czy wasze sołectwo pomaga w jakiś sposób w postawieniu tych pierwszych kroków? Tak, mamy koło gospodyń, mamy radę sołecką, która jest czynna, która społecznie, mamy ludzi, którzy pracują zawodowo i bardzo udzielają się i pokazują i są przykładem dla tych właśnie, którzy siedzą jeszcze w domu i boją się bądź mają jakiś pomysł na to, żeby wyjść, ale jeszcze gdzieś tam jeszcze przemyślenia, potrzebują dłuższego czasu, większego, tak, na to, żeby wyjść. A jak to było w pani przypadku? Co doprowadziło do tego, że została pani sołtysem? Ja w 2011 roku dostałam propozycję od znajomych, od mieszkańców, że może bym spróbowała, bo już wcześniej byłam aktywna w kole gospodyń. Jakoś tak właśnie ci znajomi, koleżanki, mieszkańcy namówili mnie do tego, żeby spróbować. Nie ukrywam, że się bałam tej funkcji, bałam się spróbować, ale dzisiaj jestem tutaj i jestem również radną. Zaraz następną kadencję zostałam radną. No i super, no i staram się tym ludziom pomagać, pracować razem z nimi, wspierać. No i jest, no nie wiem, wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Jak na wieś staramy się gonić. To warto podejmować nowe wyzwania? Warto, naprawdę warto. Człowiek jest inny, wie, że żyje, ma energię, ma siłę. Jest naprawdę warto.